Szczęść Boże, Justyna Kędra. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Prezydent Andrzej Duda przybył z dwudniową wizytą do Watykanu. W Stolicy Apostolskiej spotkał się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Tematami rozmów były m.in. bieżąca sytuacja w Polsce, europejski kryzys oraz globalne wyzwania. To właśnie tutaj, w Watykanie, równe 40 lat temu Polak, ksiądz kardynał Karol Wojtyła, został wybrany na Ojca Świętego. Między innymi z okazji tej rocznicy z dwudniową wizytą do Watykanu przybył prezydent Andrzej Duda. Dziś spotkał się z Ojcem Świętym Franciszkiem. To wyjątkowa audiencja, mówił prezydent Duda. Jak zawsze bardzo poruszająca rozmowa z Ojcem Świętym, bardzo taka niezwykle przede wszystkim miła. I Ojciec Święty pytał o Polskę i prosił, żeby pozdrowić wszystkich moich rodaków, wszystkich Polaków. Papież Franciszek pochwalił m.in. programy społeczne wdrożone w ostatnich latach w Polsce. Mówił, że to jest tak niezwykle ważne. Ja też podkreślałem właśnie, jak wiele się zmieniło dzięki temu w polskim społeczeństwie, jak wiele się dzięki temu zmieniło przede wszystkim w sytuacji dzieci, że rodzinom dużo się lepiej w tej chwili żyje, że ubóstwo wśród dzieci zostało praktycznie rzecz biorąc prawie że zlikwidowane i że to jest niewątpliwie pewien cud taki, który wynika z tego programu 500+. Bardzo się Ojciec Święty tym ucieszył. Wśród rozmów między Ojcem Świętym i prezydentem Andrzejem Dudą znalazł się również temat przyszłości Europy. Ojciec Święty mnie pytał, jak ja postrzegam te kwestie, czy jest z moim zdaniem szansa na to, żeby Unia Europejska wyszła z tych wszystkich kryzysów, w których jest pogrążona. Ja mówiłem, że tak, tylko jest potrzebna pewna zmiana sposobu myślenia. Należy wrócić do tradycji judeochrześcijańskiej i wzajemnego szacunku dla obyczajów poszczególnych państw. O zachowaniu własnej tradycji przy wstąpieniu do wspólnoty mówił święty Jan Paweł II, zaznaczył prezydent Duda. I to jego przesłanie wciąż pozostaje aktualne. Ono się w żadnym aspekcie nie przedawniło, nie przedatowało, nie zestarzało. Ono jest cały czas aktualne, ono jest niezwykle uniwersalne i myślę, że jest ponadczasowe. W przyszłym roku mija stulecie od nawiązania stosunków dyplomatycznych między odrodzoną, niepodległą Polską a Stolicą Apostolską. Z tej okazji prezydent Duda wystosował do Ojca Świętego zaproszenie do Polski. Jutro prezydent Andrzej Duda weźmie udział we mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II. Weźmie także udział w sesji plenarnej ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa. Z Watykanu dla informacji dnia Konrad Janik. W Tucznie rozpoczęło się międzynarodowe seminarium Polityka klimatyczna w świetle porozumienia paryskiego. Naukowcy m.in. z Niemiec, Włoch, Rosji, Kanady i Senegalu dyskutują, jak poradzić sobie z zanieczyszczonym środowiskiem, wykorzystując m.in. lasy do pochłaniania dwutlenku węgla. Wyniki wieloletnich badań na ten temat przedstawił profesor Jan Szyszko. Gościem honorowym seminarium jest ksiądz kardynał profesor Gerhard Ludwig Müller. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary przewodniczył mszy świętej, która rozpoczęła spotkanie w Tucznie. Ksiądz kardynał wygłosił wykład zatytułowany Rola etyki dla świata. Nawiązał w nim m.in. do nauczania Ojca Świętego Franciszka na temat środowiska wyrażonego w encyklice Laudato Si. Kościół był pytany, czy nie ma innych rzeczy do zajmowania się, czy powinien wypowiadać się na temat środowiska naturalnego. Czy to nie jest sprawa naukowców, biologów, bioinżynierów, ale Ojciec Święty odpowiedział, że nie, że jest tam dzieło stworzenia i Kościół musi wypowiadać się na ten temat. Dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, wskazał z kolei, że sprawa środowiska i przyrody jest ściśle powiązana z prawem naturalnym, w które człowiek próbuje ingerować, dokonując rzeczy sprzecznych z naturą. Zdajemy chyba sobie wszyscy sprawę, jak to jest ważne. To jest być albo nie być nasze zdrowe środowisko, zachować prawo naturalne. W tej chwili ludzie chcą często być jak stworzyciel. Kombinują z tym prawem naturalnym, ingerują w naturę, także ją niszczą. Czynienie sobie ziemi poddanej, do czego Bóg powołał człowieka, może rozwiązywać współczesne problemy związane ze środowiskiem. Przykładem jest wykorzystywanie drzew i roślin do pochłaniania dwutlenku węgla. Wyniki badań naukowych na ten temat zaprezentował w trakcie warsztatów terenowych profesor Jan Szyszko. Pokazujemy wymierne skutki naszej działalności w zakresie pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Polskie lasy są w stanie pochłonąć miliony ton dwutlenku węgla i w ten sposób zapewnić
pochłanianie tego, co eliminuje, co emituje nam przemysł oparty o przemysł węglowy. Badania prowadzone przez profesora Jana Szyszko są włączone w The New Manhattan Project. Jest to projekt realizowany przez naukowców z całego świata, który definiuje najbardziej palące problemy globu, wymagające natychmiastowego działania. Pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy może rozwiązać problem zanieczyszczonego powietrza. To bardzo interesujący projekt. Nasza organizacja traktuje go jako priorytet, dlatego że liczy się w nim logika. Projekt nie może być tylko wypowiedzianym szeregiem słów. Ten projekt jest oparty o struktury matematyczne. Jest on niezwykle interesujący, ponieważ pozwala wydać 10 razy mniej pieniędzy na ochronę naszej planety przed działaniem dwutlenku węgla. Podkreśla światowej sławy fizyk, wielokrotnie nominowany do Nagrody Nobla, profesor Antonino Zikiki. Pełni on funkcję prezydenta Światowej Organizacji Naukowców, która zrzesza 10 tysięcy uczonych, w tym kilkudziesięciu noblistów z całego globu. Badania naukowe dotyczące pochłaniania dwutlenku węgla przez drzewa w życie wprowadzają lasy państwowe, mówi ich dyrektor generalny Andrzej Konieczny. Dobrze się dzieje, że państwo polskie, rząd polski działa w sposób synergiczny. Z jednej strony lasy państwowe działają właśnie w tym kierunku, żeby zwiększyć pochłanianie, jednocześnie z tym akumulacja węgla i bioróżnorodność i rozwój gatunków. Z drugiej strony jest rządowy program Czyste Powietrze. Seminarium w Tucznie zorganizowane zostało z okazji 40-lecia pontyfikatu Jana Pawła II oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronem honorowym wydarzenia jest prezydent Andrzej Duda. W organizację konferencji zaangażowana jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Z kolei Radio Maryja i Telewizja Trwam objęły konferencję patronatem medialnym. Seminarium w Tucznie ma zaprezentować światu polskie osiągnięcia naukowe w dziedzinie zrównoważonego rozwoju przed zbliżającym się szczytem klimatycznym, który odbędzie się w Katowicach. Dla informacji dnia Mateusz Piendel. Od dziś aż do 22 października we Warszawie, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi, Częstochowie i Krakowie potrwa drugi Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi. Myślą przewodnią tegorocznego kongresu jest wizja Europy w ujęciu świętego Jana Pawła II. Tegoroczny drugi już Międzynarodowy Kongres Ruchu Europa Christi odbywa się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspaniałe stulecie niepodległości i dlatego nasze wypowiedzi również ogniskujemy wokół takiego zdania: Polska dla Europy, Europa dla Polski. Podkreśla moderator Ruchu Europa Christi ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś. O tych najważniejszych dla Polski i Europy wydarzeniach przypomina historyk profesor Wiesław Wysocki. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji. W roku 1920 Europę zbawiła Polska. To są słowa lorda Abernona. Europa to także kolebka chrześcijaństwa, bez którego nie byłoby naszej kultury i cywilizacji w obecnym kształcie, podkreśla ksiądz profesor Tadeusz Gus z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Europa wyrasta z Chrystusa, Europa została przez Niego odkupiona i zbawiona i powinna ze wszystkim, co ją stanowi, odnowić swoją miłość do Chrystusa, bo od tego, jaka będzie relacja Europy, w tym także Polski, do Chrystusa, to taki będzie kształt Europy. Tegoroczny ruch Europa Christi to także okazja do uczczenia 40. rocznicy wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Będziemy zbierać podpisy do papieża Franciszka, żeby ustanowił Jana Pawła II patronem Europy. Mówi ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś. Ruch Europa Christi w tej sprawie zebrał już 10 tysięcy podpisów. Specjalny list do uczestników kongresu wystosował prezydent Andrzej Duda, który podkreślił intelektualny potencjał ruchu Europa Christi. To on, jak podkreślił prezydent, przyczynia się do urzeczywistnienia wizji Europy bliskiej świętemu Janowi Pawłowi II. Można zatem porównywać klimat społeczny i intelektualny Europy roku 1978 z aktualnym 2018. Pierwszą i najbardziej oczywistą różnicą jest brak żelaznej kurtyny oraz włączenie się wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w projekt integracji europejskiej. Z drugiej jednak strony nie sposób nie zauważyć, że wezwania papieża Polaka
do ponownego odkrycia chrześcijańskich korzeni europejskiej tożsamości wciąż znajdują zaskakująco słaby oddźwięk. Listy do uczestników kongresu skierowali także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki oraz wicepremier Beata Szydło. W wydarzeniu udział wziął nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio oraz sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Artur Miziński. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. telewizja Trwam. Na stacji kolejowej Włoszczowa Północ odsłonięto tablicę upamiętniającą świętej pamięci wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W trakcie uroczystości odczytano list premiera Mateusza Morawieckiego. Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej świętej pamięci Przemysławowi Gosiewskiemu tutaj na peronie Włoszczowa Północ, który stał się symbolem jego determinacji w budowaniu Polski równych szans, jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, ale dla nas wszystkich, którzy wierzymy w zwycięstwo Polski solidarnej i sprawiedliwej. Miejsce odsłonięcia tablicy nie jest przypadkowe. Budowę stacji kolejowej wspierał świętej pamięci Przemysław Gosiewski. Dziś inwestycja okazuje się niezwykle istotna na kolejowej mapie Polski. Zawsze mnie bierze żal, ile by jeszcze mógł zrobić. Z jego temperamentem, z jego odwagą, z jego uczuciem takiej uczciwości, to naprawdę mógłby jeszcze dużo zrobić. Mówiła mama świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, Jadwiga Gosiewska. Działań, które podejmował były wicepremier, a z których dziś korzystają nie tylko mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, ale i całej Polski, jest znacznie więcej, podkreśla rzecznik prezydenta Polski Błażej Spychalski. I tych inicjatyw, tak jak tutaj mama wspominała pana premiera, podejmował niezmiernie dużo. Tych inicjatyw, które zmieniały województwo świętokrzyskie, bo to był taki czas, kiedy mówiliśmy o zrównoważonym rozwoju Polski, ale też czas, kiedy ten zrównoważony rozwój naszego kraju był wdrażany w życie. Na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy przybyło dziś wiele osób. To wyraz szacunku, o którym mówiła europoseł Beata Gosiewska. Jestem bardzo miło zaskoczona tak liczną obecnością tutaj w dniu dzisiejszym, ale też jest to dowód na to, jak szanowana jest praca mojego świętej pamięci męża. Praca, którą dziś chce kontynuować polski rząd, mówił były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Można by powiedzieć, że mniej lub bardziej udolnie, ale kontynuujemy jego sposób działania, jego przesłanie. Przemysław Gosiewski zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Miał 45 lat. Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję Sądu Rejonowego w sprawie kłamliwych słów posła Tomasza Lenca z Platformy Obywatelskiej. Polityk zarzucił prezydentowi Torunia, że miasto finansuje imprezy związane z Radiem Maryja. Tymczasem to jedynie słuchacze rozgłośni przyczynili się do jej powstania, wzrostu oraz budowy nowych dzieł. Sprostowanie w ciągu 48 godzin na antenie lokalnej stacji telewizyjnej oraz toruńskiego dziennika, wpłata 5000 zł na rzecz toruńskiego hospicjum Nadzieja i przede wszystkim zakaz rozpowszechniania kłamliwych oskarżeń to kara, jakiej musi poddać się poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz. W swojej kampanii wyborczej lewicowo-liberalny polityk ubiegający się o urząd prezydenta miasta zarzucił obecnemu włodarzowi Torunia Michałowi Zaleskiemu, że miasto dokłada środki do organizacji imprez przez Radio Maryja. Ja, Tomasz Lenz, kandydat na prezydenta miasta Torunia, prostuję użytą przeze mnie w debacie Nowości i TV Toruń w dniu 5 października 2018 roku nieprawdziwą informację o treści. Miasto dokłada się także do rocznic Radia Maryja i tutaj akurat nie ma problemu z tym, żeby jakieś środki finansowe zostały przekazane. Czytamy w treści sprostowanie, jakie musi zamieścić polityk. Kolejny atak posłów Platformy Obywatelskiej wpisuje się w szeroką kampanię nienawiści skierowaną wobec Radia Maryja. Krakowski Sąd Apelacyjny wydał 9 uchwał, w których krytykuje prezydenta za powoływanie sędziów do Sądu Najwyższego. Krakowscy sędziowie sugerują postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu. To absurdalne i żenujące, świadczące o głębokim stanie niewiedzy, powiedział prezydent Andrzej Duda.
We wrześniu i na początku października prezydent, działając na podstawie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa, powołał sędziów Sądu Najwyższego do izb dyscyplinarnej, cywilnej, karnej i nadzwyczajnej. Kilku sędziów, których kandydatury zostały odrzucone, odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co jednak nie skutkowało wstrzymaniem procedury obsadzania stanowisk w Sądzie Najwyższym. Jednak środowisko sędziowskie wezwało prezydenta, by zaniechał dalszych nominacji. W piątek sędziowie Sądu Apelacyjnego w Krakowie podjęli 9 uchwał, grożąc prezydentowi Trybunałem Stanu. Działanie prezydenta Rzeczypospolitej podejmowane wbrew konstytucji destabilizuje sytuację prawną i obniża zaufanie do sądów oraz wydawanych przez nie orzeczeń. Ponadto czyni realnym problem odpowiedzialności prezydenta przed Trybunałem Stanu. Takie stanowisko świadczy jedynie o głębokiej niewiedzy tych sędziów, a to jest żenujące, powiedział prezydent Andrzej Duda. Ubolewam nad tym, że podobno ci sędziowie są Sądu Apelacyjnego odnoszą się do wyroków, które zostały wydane przez Sąd Administracyjny, czy postanowień, które zostały wydane przez Sąd Administracyjny w sprawie, w której ja jako prezydent Rzeczypospolitej w ogóle nie uczestniczyłem. Ja w ogóle nie otrzymałem tych postanowień, ja nie byłem tam w ogóle stroną. Więc to jest jakiś absurd i tylko pokazuje głęboki stan niewiedzy tych państwa, co w przypadku sędziów jest po prostu żenujące. Warto przypomnieć, że w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie Centralne Biuro Antykorupcyjne wykryło olbrzymie nadużycia. Straty szacuje się na 35 milionów złotych. Już w 2016 roku CBA zatrzymało 5 podejrzanych, m.in. dyrektora i główną księgową, a w tym roku kolejne 4 osoby. A teraz Wielkopolska i Konin. 13 milionów złotych. Tyle kosztować będzie renowację kanału Ślesińskiego. Jak zapowiedział minister Marek Grubarczyk, inwestycja przywróci drożność kanału i ożywi turystykę wodną w regionie. Konin, śluza Morzysław, jedna z 4 śluz na kanale Ślesińskim. Do niedawno często dochodziło tu do podtopień. Niektóre domy były regularnie wręcz zalewane. Teraz to ma się zmienić. Od przyszłego roku rusza inwestycja, która ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczyć przeciwpowodziowo Konin i okolice. Mówi dyrektor zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole Jan Bartczak. Przebudowa grobli kanału Ślesińskiego rozpocznie się w 2019 roku. Inwestycja zabezpieczy przyległe grunty przed podwyższonymi stanami wód, ale i udrożni kanał Ślesiński. To jest inwestycja wpisująca się w cały proces użeglownienia polskich rzek. Tłumaczy minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Trudno sobie wyobrazić, że tędy będą pływały wielkie barki wożące kontenery, ale na pewno uruchomienie tego cieku wodnego w zakresie pętli wielkopolskiej jest niezwykle istotne. Pierwszym etapem robót na kanale Ślesińskim będzie uformowanie nasypu grobli. Potem dojdzie do zagęszczenia i umocnienia skarb. Następnym etapem będzie odmulenie kanału. To będzie największa i najtrudniejsza rzecz tutaj w tym procesie inwestycyjnym, który w tej chwili zakładamy do realizacji. Podkreśla Jan Bartczak. Jak zauważa Witold Czarnecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z tego regionu, dziś Konin słynie przede wszystkim z węgla brunatnego. Uruchomienie czy postawienie na gospodarkę wodną, wykorzystanie walorów turystycznych tego obszaru spowoduje, że pojawi się jakieś światełko w tunelu, że nie tylko energia. Renowacja kanału Ślesińskiego kosztować będzie 13 milionów złotych. Inwestycje przeprowadzą Wody Polskie. To było główne wydanie informacji dnia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami i życzę dobrego wieczoru. Z Panem Bogiem.